4 listopada 2022 roku. Kolejne szkolenie przewodników świętokrzyskich. Tym razem jesteśmy w Muzeum Dialogu Kultur i zwiedzamy wystawę poświęconą braciom Łaszczyńskim, słynnym z wydobycia miedzi, miedziance i metodzie elektrolizy pozyskiwania tej miedzi. Po wystawie oprowadza nas na turze, czyli żeby przygotować zakład, który będzie produkował tą miedź elektrolityczną. Dlatego po takim rekonesansie w 1902 roku przyjechali na miedziankę razem z bratem. Zobaczyli, że kopalnia miedziance, no stara kopalnia, którą Państwo dobrze znają, ostatnio przed Łaszczyńskimi eksploatował ją Stanisław Staszic. To jest takie małżeństwo, to nie było specjalne małżeństwo, łączenie majątków, tylko to był zbieg okoliczności. Akurat się zakochali, poznali, więc Maria z Bolesławem pochodzą z tej samej ojczyzny. Co w tym silnego? Ja proszę sobie przeczytać, co tu jest napisane. Pieszczoty, tak zwane też tam jest. Ale te dwie raneczki, czy jest ten do Łaszczyńskiego? Aparat pozostawczy, czy mam zadanie do zmienia, czy jest na miedziance. Korzystając z ekspozycji, można niemal zagłębić się w sztolnie głębi miedzianki. Była, który był łaźnią, przepraszam, że palcem, jest teraz muzeum. Tu był skład karbidu. Tych budynków nie ma, ale ten budynek jest wartownia. Jest i jeszcze można pokazać dawny budynek administracyjny. Użył takiego języka i to się czyta ze łzami w oczach, ze śmiechu. Bo ktokolwiek przyjechał na miedziankę, on się tak denerwował, że obcy kapitał wchodzi wszędzie. Na tym. Przepraszam, podziału, ale też będą oczywiście SMS-y przyjdą. Może dzisiaj sobie siądę. 19 listopada będzie z ŁAS organizowane przez wszystkie koła, kluby i oddział PTTK.